Wyjątkowo podniosłe i huczne zarazem były tegoroczne obchody Święta Niepodległości w Szanowie. Rozpoczęły się w sobotę rano tradycyjną mszą świętą w kościele pod wezwaniem świętego Mikołaja oraz uroczystym złożeniem kwiatów pod pamiątkową tablicą. Listopada stał się też okazją do przypomnienia dramatycznych i jednocześnie radosnych wydarzeń sprzed prawie 100 lat, ale również do opowiedzenia historii miasta. O godzinie 14 włodarz miasta zaprosił mieszkańców na spacer ulicami Szanowa, w tym dniu szczególnie odświętnych i udekorowanych. Burmistrz Ryszard Kosowski przechadzał się z grupą szanowian ulicami Szanowa i opowiadał ciekawostki z przeszłości miasta. Przypomniał, jak Szanów wyglądał kilka dekad temu i ile zmian nastąpiło tutaj od tamtej pory. A kto powie, co tam było kiedyś w przeszłości? No było targowisko, a przed targowiskiem co jeszcze było? Tam ktoś powiedział, że dworzec, tak? No tak, tam był dworzec autobusowy i sobie wyobraźcie w tej chwili, że bardzo dużo tak zwanych czerwonych autobusów tu zajeżdżało. Główne obchody Święta Niepodległości rozpoczęły się na rynku o godzinie 16:00 przemarszem kolumn reprezentacyjnych z udziałem grupy operacyjnej Patriot, ułanów, strażaków, klas mundurowych ze szkół średnich oraz harcerzy. Dla uczczenia pamiętnych zdarzeń z 1918 roku zapalono przy scenie biało-czerwone flary, granaty dymne i pochodnie. W niebo poleciały biało-czerwone balony. Na rynku zapłynęło też ognisko, przy którym pieśni patriotyczne zaśpiewali harcerze z szanowskiego chówca ZHP. Potem przyszła już pora na występ radomskiego zespołu Lustro, który zaprezentował repertuar z płyty Gloria Victis o tematyce wojennej i partyzanckiej. Album ten jest efektem współpracy muzyków i odtwórców historycznych, dzięki którym powstała płyta niejako łącząca pokolenia. Dawne partyzanckie szlagiery zabrzmiały na niej bowiem w nowym, rockowym wydaniu. Podczas obchodów Święta Niepodległości mieszkańców częstowano gorącą herbatą oraz wojskową grochówką. Wydano też 900 pamiątkowych opasek odblaskowych, oczywiście w biało-czerwonych barwach. Gminne obchody Święta Niepodległości zorganizowało Biuro Promocji Urzędu Miejskiego przy współudziale Miejskiego Ośrodka Kultury. Zwieńczeniem szanowskich obchodów Święta Niepodległości był historyczny pokaz laserowy.